Dzisiaj bardzo króciutki film marketingowy, kręcony w celu pokazania właścicielowi płytki PPC i głowicy, że zrobiłem prawidłowo przestrojenie. Więc wszystkich tych, którzy spodziewają się czegoś innego, czegoś nowego, to możecie wyłączyć film i, jak to się mówi, scrollować dalej na YouTube. Więc 108 MHz, widać, słychać. Radio wstrojone, ARC działa dobrze, 87,5 MHz, można by pyknąć ułamek zero detektora, żeby było idealnie, jak widać jest dobrze. To teraz może pokażę jeszcze, jak to odbiera na tym moim słynnym kawałku drutu. Muszę zmienić aranżację trochę. No dobra, jedziemy od końca. To jest pierwsza stacja. Tam była stacja daleka warszawska. Niestety nie mogę za długo być na żadnej ze stacji, gdzie jest muzyka nadawana, bo zaraz YouTube doczepi się, jeśli chodzi o prawa autorskie. Akurat jest taka godzina, że niestety, no zobaczmy, czy ARC działa. Co jest ważne w ARC, że zero detektora przy poprawnie ustawionej płytce i całym torze FM. Przy wciśnięciu ARC sygnał nie powinien odjeżdżać ani w jedną, ani w drugą i zero detektora powinno stać w jednym miejscu. Więc tak na szybko przejadę całe pasmo. Jest tylko kilka stacji, które nie są w stereo. Zaraz Wam pokażę, jak działa układ ARC. Odstrojone jest. Dociąga. W drugą stronę dociąga. O, Robert Kubica. Tutaj jest słaba stacja, daleka. Cisza. Pewnie to moja. No zobaczmy, czy wyciszanie szumów działa. Jak widać, działa. No i to już są bardzo, bardzo dalekie warszawskie stacje, które gdybym miał antenę zewnętrzną, to już jest na pograniczu. Jeszcze minimum wychylenia wskazówki już by było stereo. Oczywiście jakbym się pobawił pewnie tą moją anteną, to o, widać, że stereo się zapali. Także tyle w tym mega krótkim filmie, bez przynudzania, bez kombinacji. Myślę, że właściciel będzie zadowolony. Kilka słów jeszcze o tej głowicy, co tutaj było takiego niespotykanego, więc niestety nie wiem dlaczego, mimo że głowica była nigdy nie przestrajana, to tutaj karkasy cewek były przypalone, także widać, że one są tutaj lekko takie niekształtne, nie wiem z czego to wynika, rdzenie w ogóle były ukruszone, ktoś tak jakby na siłę je wkręcał w fabryce, ten rdzeń musiałem wymienić, więc niestety nie wiem, z czego to wynika. Pewnie ci, którzy są bystrzejsi, jeśli można tak brzydko powiedzieć, zauważą, że głowica jest z roku 80, a płytka PPC jest z roku 85, jeśli dobrze widzę. Pytałem się właściciela,
czy to jest od kompletu, czy to jest od pary. Tutaj ten przewód to jest mój przewód tymczasowy, połączeniowy. Właściciel mi przysłał bardzo ładny przewód, więc on będzie wymieniony. Ten jest tylko na chwilę, bo czasami te płytki trzeba demontować wielokrotnie, więc żeby oryginalnego przewodu nie łamać, nie niszczyć, to jak to się mówi, stosuje jakiś tam swój przewód połączeniowy. Więc właściciel powiedział tak, że no, on taki dostał komplet z Radmorem, więc widać, że albo to jest jakiś składak, albo nie oszukujmy się, po tych 30 czy nawet więcej latach jest szansa, że ktoś kiedyś czegoś nie miał, ktoś coś dołożył, oczywiście, więc no, czasami tak jest, że te sprzęty są albo zdekompletowane, albo nie do końca oryginalne. Oczywiście też ci, którzy są bardziej spostrzegawczy, o to jest ładniejsze słowo niż bystrzejsi, bystrzejsze to takie trochę brzydkie określenie, zauważą, że nie ma przykrywki. Oczywiście Radmory w tej pierwszej wersji, czyli to jest ta głowica od tych pierwszych wersji Radmora, była całkowicie ekranowana. Później w następnych wersjach już ekranu nie było. Na przykład dla tych, którzy nie oglądali filmów, to tak na szybko pokażę. Czyli to się nazywa głowica częściowo ekranowana. Tutaj pytałem się właściciela, niestety nie ma od kompletu, nigdy nie było tego ekranu, znaczy nigdy nie było. W momencie, kiedy zakupił Radmora, nie było już tej pokrywki ekranującej. Oczywiście w momencie, kiedy zestroimy głowicę i przykryjemy pokrywką górną, to parametry niektóre głowicy się rozjeżdżają. Więc to nie jest tak, że jak czasami widzę na filmach, ktoś przestraja tor FM i zdejmie pokrywkę, założy i potem nie dokonuje żadnych korek. Więc tu moje doświadczenie jest takie, że zawsze po montażu pokrywki należy jeszcze poprawić zestrojenie głowicy. W torze FM wymieniłem kilka kondensatorów elektrolitycznych, które już trochę nie domagały. I oczywiście wszystko zostało zestrojone, także ja teraz usunę ten przewód, polutuję wszystko od spodu porządnie, bo na razie jest to tymczasowo polutowane. Sprawdzę jeszcze, zrobię korektę, ewentualnie po prostu tylko zweryfikuję, czy wszystko jest ok. Pozalewam wszystkie rdzenie i tutaj filtry, żeby w transporcie się nic nie ruszyło. Natomiast rzeczywiście tutaj podczas transportu ja się trochę obawiam, bo jak nie będzie tej pokrywki, no to żeby jakiś tam mądry kurier nie usiadł na paczce i nie wgniótł czegoś, żeby te rdzenie po prostu nie powpadały do środka. Wiadomo, że wtedy nam się wszystko troszkę porozstraja. Okej, tyle w tym wyjątkowo krótkim jak dla mnie filmie. W następnym filmie wracamy do Kenwooda, a ten film, nawet go nie będę opisywał jako jakiś tam kolejny etap moich przygód. Prawdopodobnie zostanie wykasowany, chyba że zostawię go, jak to się mówi, dla potomności. Także króciutko żegnam Was czule. Do następnego razu. Cześć.